Dzień dobry Państwu, a raczej siemandero. Witam w kolejnym odcinku z serii Chucky sprawdza, testuje, opiniuje. Dzisiaj pokażę Państwu kurtkę bądź też bluzę, którą kupiłem dla siebie i jest to Speedy Armor Hoodie. Także zapraszam do oglądania. Kurtkę, bądź też tą bluzę. Sam nie wiem, jak ją do końca nazywać. Chyba bardziej bluza, no bo hoodie to będzie bluza z kapturem. No i tak tu właśnie jest. Mamy tutaj kaptur. Ale od początku. Wykonana jest w większości z materiału soft cell plus siatka mesh. Tak jak widzicie, cała wnętrza część rękawów jest wykonana z siatki mesh. Także to nam zapewnia wentylację do wewnątrz. A tutaj mamy nieprzewiewny materiał soft cell. Kurtka ma dwie kieszenie. Zapinana, jak widać, na zamek błyskawiczny. Bardzo fajnie wygodny. Z fajnym suwakiem. Z przodu mamy logo Speedy odblaskowe. Na końcu, na rękawach mamy ściągacze gumowe z otworem na kciuk. Jeżeli chodzi o ochronę, mamy na łokieć ochraniacz z pianki Sastek, czyli bardzo fajny, komfortowy, dopasowujący się do ciała. Na barkach mamy ten sam patent, także Sastek. Można dokupić ochraniacz na plecy. Jak widzimy, tutaj mamy rzep do montażu wewnętrznego ochraniacza. Ja go akurat nie mam. Może sobie go zakupię. Koszt takiego ochraniacza to jest w granicach 170 zł. Także jest trochę kasy. Może kupię, może nie. Jeżeli chodzi o tył, z tyłu mamy logo Speedy, także odblaskowe, także fajnie nas widać. I tyle. I kaptur. Co fajnego jest w tej bluzie? No fajne jest to, że jeżeli faktycznie jest nawet gorąco, a jedziemy, to czujemy się fajnie, komfortowo. Jeżeli już staniemy, no to wiadomo, nie dość, że czarne, to jeszcze tu jednak nie ma tej wentylacji, czyli troszeczkę już będziemy się grzać. Powiem Wam, że jechałem w niej także w temperaturze około 15 stopni i było też bardzo komfortowo, także ona jest dość uniwersalna, można by powiedzieć. A do tego, jeżeli na przykład byście chcieli w takiej sobie kurtali, czy tam bluzie wyskoczyć na miasto, to nie ma najmniejszego problemu, bo wypinamy sobie z kieszonek wszystkie ochraniacze i mamy normalną kurtalę. Jedyny minus, jaki zauważyłem na ten moment, to jest taki, że kaptur nie ma sznurka, nie ma ściągacza w postaci sznurka i przy większych prędkościach no, potrafi nam się, że tak się wyrażę, nadmuchać i nam trochę głowę ściąga do tyłu przez to. Więc jest to raczej typowo miejski ubiór do niedużych prędkości. Wewnątrz bluzy mamy informację na temat, że nasze wszystkie elementy ochronne, czyli te na łokcie oraz te na barki, są z certyfikatem. Reasumując, za nieco ponad 600 zł dostajemy bardzo solidnie i schludnie wykonaną bluzę, która jest bardzo wygodna na właśnie jeżdżenie po mieście bądź też jakieś niewielkie podróże. Mnie się w niej podoba ten schludny design, bardzo prosta linia oraz to, że jest naprawdę wygodna i czujemy się, jakbyśmy jechali faktycznie w jakiejś normalnej bluzie. W ogóle nie czujemy tych ochraniaczy praktycznie. I to mi się właśnie w niej podoba. Na dojazd do pracy, jak znalazł. Jeżeli o mnie chodzi, to ten zakup uważam za bardzo udany. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale.
oraz do obejrzenia odcinków, które już na tym kanale są. A tymczasem Państwa pozdrawiam, do zobaczenia, hej!